czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Total War Arena. Dzisiaj powiem troszeczkę na temat respawnów, czyli no tej mechaniki, która została wprowadzona w tej chińskiej arenie. Zanim przejdziemy jednak do rzeczy, no to krótka jakby informacja, nie wiem, po prostu co się będzie działo, bo jakby komentarz dodaję po nagraniu materiałów filmowych, więc no cóż, powiem wam mniej więcej co planuję, jakby co będzie się pojawiało w tych dzisiejszych odcinkach. No właśnie, chciałem trochę pogadać na temat respów. Będę przy okazji nabijał piechotę kartagińską na jak najwyższy poziom się da, bo oczywiście Kartaginy chyba nie było podczas poprzednich testów tej chińskiej areny. Kartagina pojawiła się dopiero teraz. Tak mi się wydaje, więc no stwierdziłem, że okej, no ja w sumie mainowałem Kartaginę w poprzednim jakby rozdaniu. No tu oczywiście piękna szarża pierwszych tierów, konennicy prosto na falangę włóczni. No tu zresztą się pojawi za chwilę dokładnie to samo. Więc no stwierdziłem, że okej, no trzeba się zabrać za tą Kartaginę również w przypadku tej chińskiej areny, zobaczymy co z tego wyniknie. Jest odblokowany tylko Hasdrubal, o ile dobrze pamiętam jego imię. No tutaj się oczywiście już też wszarżowałem, rozstawiam falangę, wszystko jest gotowe na przyjęcie nieprzyjaciela. No ta kawaleria się strasznie wrąbała, nie wiem po co, ale okej, no cóż, pierwszy tier, może ktoś dopiero zaczyna, nie wie dokładnie jak ta kawaleria działa. Tak, no właśnie, i to będzie jakby się przewijało przez wszystkie odcinki. Znaczy nie odcinki, tylko przez wszystkie trzy bitwy, które się pojawią w dzisiejszym odcinku. Rzecz w tym, że trzecia bitwa będzie pokazaniem w praktyce tego, jak bezsensownym pomysłem jest właśnie ten pomysł z respawnami. Generalnie, no właśnie ja nie lubię opowiadać jakby na temat czegoś, co dla mnie jest absolutnie oczywiste. No i dla mnie, i myślę, że nie tylko dla mnie, bo ogólnie ze sporą krytyką spotkała się właśnie ta mechanika związana z respawnami. Dla mnie osobiście jest to oczywiste, że no, mechanika działa źle i nie lubię właśnie opowiadać, wolę się po prostu z czegoś takiego nabijać, nie lubię wykładać po prostu dlaczego coś takiego działa nieprawidłowo, ale no, zanim w ogóle przejdziemy do tego, no to pierwsze podstawowe pytanie, dlaczego postanowili to wprowadzić, dlaczego postanowili zmienić mechanikę rozgrywki w Total War Arena? No nie wiem, napiszcie, może mieli feedback od graczy, że ta mechanika działa źle, no ja powiem szczerze, byłem całkiem usatysfakcjonowany tym jak to wyglądało, narzekałem na raczej inne elementy typu bugi, typu brak jakiegoś systemu rankingowego, zbyt powolne rozwijanie gry, zbyt powolne balansowanie frakcji po wprowadzeniu Kartaginy. Raczej na takie rzeczy narzekałem. Ewentualnie, jeżeli chodzi o system rozgrywek, no to nie podobała mi się mechanika związana z decapowaniem. Znaczy nie podobała mi się. Ona nie do końca dobrze działała moim zdaniem, ale jednak, no okej, trzeba było troszeczkę to po prostu poprawić, bo tam były takie sytuacje, że czasami jeden łucznik był w stanie zdecapować, no oczywiście tutaj przeciwnik też się wpakował na moją falangę, ja tu porobiłem całkiem sporo punktów, zabijając jeszcze przy okazji te konie, które były po prawej stronie. Ale właśnie, do rzeczy. Jeśli chodzi o to decapowanie, no to rzeczywiście zdarzało się tak, że jeden łucznik tam czasami decapował naprawdę bardzo dużo, a czasami jak się wszarżowało wszystkimi trzema oddziałami legionistów, to ten decap schodził tylko troszeczkę, no i to jakby nie do końca dobrze działało moim zdaniem, no ale jednak jakoś tam działało. No tak. Więc wydaje mi się, że jeszcze to nie był taki duży problem. Nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wam się nie podobała ta mechanika w starej arenie, mechanika rozgrywki z tym jednym obozem po jednej i drugiej stronie, bez respawnów, bez żadnych przejściowych flag, które trzeba było zajmować, tylko ewentualnie właśnie to oko, czy jakkolwiek to się tam nazywało. Czy wam się to nie podobało? Czy rzeczywiście nie byliście usatysfakcjonowani z tego, jak to działało? Bo nie wiem, dlaczego w ogóle devsi podjęli decyzję o zmianie tej mechaniki rozgrywki. Nie rozumiem tego zupełnie. No ale cóż, no podjęli decyzję. No ale to jest pierwsze pytanie. Czy skąd? Skąd ta decyzja? Czy rzeczywiście tamta mechanika była zła? Czy po prostu coś komuś strzeliło do głowy? A zróbmy sobie respawn, zobaczymy, jak to będzie działało. No właśnie, to jest podstawowe pytanie. Okej, rozgrywka numer 2. Pierwszą wygraliśmy oczywiście. No i teraz druga rozgrywka. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o te respawny, to odchodzi mnóstwo elementów. W ogóle to jest moim zdaniem cofnięcie w rozwoju areny. Tak już obiektywnie patrząc, nie kierując się subiektywnymi opiniami graczy, tylko no patrząc obiektywnie. No, mnóstwo elementów strategicznych, taktycznych, które były w tej starej arenie, no zostały dosłownie wyeliminowane ze względu na pojawienie się tych respawnów. Idealnie to widać w przypadku użytkowania kawalerii, która no, w starej arenie robiła naprawdę wiele na polu bitwy. Po pierwsze, spawnowała, tylko spotowała. Była w stanie, okej, no małe lagi się pojawiają niestety, w pierwszej rozgrywce nie były widoczne, w tej drugiej rozgrywce były zdecydowanie bardziej widoczne. Pokazuje mi tutaj opóźnienie CPU, no ale powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie mam i7 procesor, i7 9700F, więc
No, jeżeli procesor jest za słaby na Total War Arena, to chyba coś jest z areną, nie tak jednak. Ale nie, przypuszczam, że to jest jednak ping związany z połączeniem, mimo że pokazuje opóźnienie CPU. Ale do rzeczy, znowu się rozgaduję. Kawaleria robiła wiele rzeczy na polu bitwy, naprawdę spełniała ważną funkcję. Spotowała po pierwsze, wiadomo było, gdzie są jacy przeciwnicy, gdzie idzie jaka armia. Druga sprawa, no wjeżdżała oczywiście na plecy, groziła przynajmniej wjazdem na plecy, to było też bardzo ważne. Trzecia sprawa, no groziła jakiejś artylerii, łucznikom i tak dalej, no to się łączy z tym drugim elementem. Kontrowała łuczników, no oszczepy kontrowała, no kontrowała niektóre jednostki, których się nie dało zabić inaczej niż kawalerią, chyba że innymi łucznikami, ale jeżeli nie było łuczników, no to oczywiście ta kawaleria spełniała bardzo ważną funkcję wtedy. Kontrując inne jednostki. Czwarta sprawa to oczywiście grożenie ninja capem. Trzeba było zawsze patrzeć na te plecy, pilnować się, bo oczywiście mógł wejść ten ninja cap, no także tutaj trzeba było po prostu na to uważać. No i ostatni element, kontrowanie kawalerii nieprzyjaciela, czyli no jeżeli kawaleria nieprzyjaciela także grozi ninja capem, to nasza kawaleria jest od tego, żeby bronić przed ninja capem, więc no tak, no. Wiele ważnych funkcji, które zanikają poprzez właśnie zaistnienie respawnów. Pierwsza sprawa, spotowanie. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia aktualnie w arenie, bo nawet jeżeli... Bo po prostu świadomość sytuacyjna jest zerowa tak naprawdę. W każdej chwili ktoś się może tam z tyłu zrespić i tak naprawdę nie mamy kompletnie wiedzy na temat tego, kto, gdzie, jak się może zrespić, gdzie się pojawić, bo respy też może sobie gracz, który zginie, nie wybiera tego najbliższego respu automatycznie, tylko sobie może wybrać resp dowolny. Więc no, on się może pojawić, jest na jednej ginie na jednej stronie mapy, może się nagle pojawić zupełnie po drugiej stronie mapy, jeżeli przeciwnicy zajmą jakiś agresywnie wysunięty obóz. No tutaj ładnie wbijam na plecy, ale przeciwnik w sumie ogarnął, o co chodzi. Chociaż oszczepy zostały dorwane. Szarża niewiele im zrobiła ze względu na fakt, że nie była rozwinięta w żaden sposób. To jest w dalszym ciągu pierwszy poziom, jeżeli chodzi o szarże, więc ona zadaje znikome obrażenia na Hasdrubalu. Ale właśnie, spotowanie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo te jednostki przenoszą się, jeszcze jest ten teleport nieszczęsny, który pozwala nam się cofnąć do bazy jednym kliknięciem dosłownie. Teleportujemy się przez całą mapę do bazy, więc tutaj spotowanie absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Tutaj każdy może być w każdej chwili wszędzie dosłownie, zginie tutaj, pojawi się tam i tak dalej, i tak dalej. Chaos. Niekoniecznie chaos, to jest w pewnym sensie uporządkowane, ale no niestety tak to wygląda, że no... Właśnie, że spotowanie nie ma żadnego większego znaczenia, moim zdaniem przynajmniej. Wybaczcie, musiałem zrobić pauzę, mam nadzieję, że się dźwięk nie rozjedzie, ale nie powinien chyba. No i tak, spotowanie totalnie nie ma znaczenia, więc jedna funkcja kawalerii odchodzi. Wjeżdżanie na plecy. Okej, w początkowej fazie bitwy rzeczywiście wjeżdżanie na plecy ma sens. Ale w późniejszej fazie, kiedy przeciwnicy zaczynają się respić, to wjeżdżanie na plecy jest cholernie ryzykowne. Nawet jeżeli zabijemy tych łuczników, to się nie dzieje insta, to nie jest automatyczne. Trzeba jednak na tych łucznikach bardzo często troszkę postać, szczególnie na tych niższych tierach. No i wtedy nagle może nam się ktoś zrespić obok, nagle nam wbić na plecy i koniec. No, tak jak mówię, no w takim wypadku wjeżdżanie na plecy jest, no patrzcie co tutaj się dzieje z tą kawalerią. Ona w ogóle gdzieś w środku wylądowała. No, na razie się chyba jeszcze nikt nie zrespił, ale no ale w każdej chwili mógłby się gdzieś zrespić. No tyle, że piechoty jest dookoła też sporo, więc ta sytuacja jeszcze nie jest taka tragiczna. Ale jeżeli kawaleria przejedzie zupełnie poza linię nieprzyjaciela i wpakuje się gdzieś na plecy, to w każdej chwili, nawet wiedząc, że niby teoretycznie wszyscy przeciwnicy walczą, to w każdej chwili ktoś może zginąć i się zrespić gdzieś z tyłu, no i wbić na tą kawalerię. No to jest absolutnie bez sensu. Co tu dużo mówić. Inna sprawa, dojeżdżanie arty, ciśnięcie arty. Widziałem w tym jakby w tej odsłonie bety, z tym się jeszcze nie spotkałem, ale w poprzedniej odsłonie bety to się zdarzało nagminnie, że przeciwnik rozstawiał artę centralnie na respie. Co to oznaczało, że tak naprawdę nie da się tej arty dojechać ze względu na fakt, że cały czas się na tym respie ktoś pojawia. Więc jeżeli kawaleria wjedzie, to zginie automatycznie, bo się pojawią nagle jacyś legioniści, jacyś hoplici, czy cholera wie co. A jeżeli się pojawią jacyś łucznicy z oszczepami, to kawaleria zniszczy wszystko, bo tak się zrespią nieszczęśnie te jednostki. No ale zdarzało się tak bardzo często, że ciężka artyleria stawała centralnie na respie i waliła z tego respa, no do czego popadło, no bo sobie mogła na to pozwolić, mówiąc krótko. Także no, dojeżdżanie tej arty, bronienie arty, w ogóle po co bronić artę w tym momencie, jeżeli ona sobie może stanąć, no widzicie teraz sytuację, nie? Po prawej stronie pojawiły mi się oszczepy, właśnie. Biegnę sobie zająć punkt i nagle zrespiły się oszczepy, no i co? Mogę albo próbować szarżować, chociaż niewiele mi zostało jednostek, jak zresztą widzicie, oszczepy są bardzo brutalne, były i są bardzo brutalne w dalszym ciągu. Wchodzi szarża, no ale nie wchodzi do końca. Jest za krótka, niestety. To nie jest to ulepszenie, ale zjem trochę tych oszczepów, trzeba przyznać. No co nie zmienia faktu, że no, nie jestem w stanie zająć punktu, my się nagle zrespił jakieś oszczepy, które dopiero co zabiliśmy przecież. No. Jeszcze jest inna kwestia, że
to respienie się jakby jest w pewnym sensie nieadekwatne. Bo okej, ktoś, no nie wiem, czy ktoś pisał w komentarzach, ale no teoretycznie sytuacja jest tak, że jeżeli ktoś gra na pałę i ginie bardzo szybko, no to nabija expa przeciwnikowi. Teoretycznie rzeczywiście jest to prawda. Nawet jeżeli się zrespi ten, który zginie szybko, no to jednak tego expa nabije. Problem w tym, że nawet jeżeli nabije tego expa na hoplitach, na legionistach, czy na czymkolwiek innym, to i tak nie będzie jakby aż tak dużo znaczyło, jeżeli to na przykład oszczepy wbiją, zagrają agresywnie, zadadzą duże obrażenia, zginą szybko, zrespią się zaraz. No i co to zmienia? Exp na tych oszczepach nie ma wielkiego znaczenia, bo oszczepy tak czy inaczej zadają naprawdę duże obrażenia. Więc nawet jeżeli oszczepy będą grały bardzo agresywnie, to w sumie nie ma to żadnego znaczenia. Jeżeli będą grały nieostrożnie, to nie ma znaczenia, bo one się i tak dalej zrespią. Wprawdzie nie nabiją sobie tego expa, co z tego, ale i tak będą bardzo groźne, no bo to są cholerne oszczepy, które są po prostu bardzo groźne tak czy inaczej. Więc oszczepami opłaca się grać agresywnie, opłaca się ryzykować, opłaca się wbijać, zadawać duże obrażenia i ginąć na pałę zupełnie, bo oszczepy i tak za chwilę się zrepsą i będą tak samo niebezpieczne jak wcześniej. Mimo że tego expa sobie powiedzmy nie nabiją. Podobna sytuacja wygląda z falangą. Tutaj mamy no, bardzo podobną sytuację. Falanga też może spokojnie wbijać na pałę, zadawać duże obrażenia, jeżeli zdoła. No i oczywiście później się za chwilę zrespić. Ona będzie tak samo niebezpieczna. Czy będzie miała tego dodatkowego expa, czy nie. I tak to wygląda. Także no przede wszystkim jednak no problem polega na tym, że odchodzą te wszystkie elementy taktyczne, strategiczne, które rzeczywiście funkcjonowały w poprzedniej arenie. No teraz to nie występuje właśnie ze względu na te głupie respy. Inna sprawa, podobała mi się te elementy związane z przepychaniem kolejnych flag. Ale powiem szczerze, że obecnie to mi się też przestało podobać. Ze względu na fakt, właśnie głównie może na innych mapach to wygląda inaczej, ale na Kapitolu sytuacja wygląda tak, że te boczne respy, znaczy boczne flagi są odblokowane, więc możemy pchać skrzydłami, a ta centralna jest zablokowana. Ona w pewnym momencie się odblokowuje, nie wiem dlaczego, jak, gdzie, kiedy, ale w pewnym momencie się odblokowuje. Ale na początku jest zablokowana, więc siłą rzeczy wszyscy walą skrzydłami, środek jest zupełnie prosty. Dochodzi do ogromnych blobów na skrzydłach, no bo cóż robić tak naprawdę, po cholerę iść tym środkiem, skoro nie można zrobić ninja kapa środkiem, co było możliwe w starej arenie i dlatego trzeba było obstawiać wszystkie jakby miejsca, bo przeciwnik mógł zrobić ninja kapa, trzeba było się wszędzie po trochu rozstawiać, bo przeciwnik mógł, tutaj tak, kliknę teleport, nie wiedziałem co to jest, zaczęło mi migać, myślałem, że to po prostu oni się wycofają do najbliższego respa i się wyleczą, a mnie teleportowało do bazy, dopiero później to ogarnąłem, no więc to taki mały błąd. No ale trudno. Zaraz, na czym ja się tak naprawdę zatrzymałem? Na pewno na tych flagach, właśnie. Na tej mapie środek jest zupełnie pusty na samym początku, bo wszyscy walą skrzydłami. Tworzą się ogromne bloby, widzieliście to w pierwszej bitwie, stworzyły się ogromne bloby. Tak naprawdę nie ma tam jakby wielkiego pola do popisu, tam nie ma co myśleć, manewrować, kombinować, po prostu zderzają się ze sobą ściany, piechoty i to wszystko. Kto ma lepszą piechotę, ten wygrywa. Oczywiście środkiem może sobie wtedy ta kawaleria przejechać, więc to w pewnym sensie no, pozwala troszeczkę pokazać się tej kawalerii, no ale ona dużo nie zrobi, powiedzmy sobie szczerze, ona może tylko wjechać na plecy, ale jeżeli jest blob piechoty po prawej i po lewej stronie, no to można kilka oddziałów cofnąć, żeby po prostu broniły tych pleców i to wszystko. Kawaleria nie zrobi nic, bo ninja kapa zrobić nie może, bo nie może, trzeba przepchnąć flagi, żeby zacząć zajmować obóz, trzeba te boczne flagi przepchnąć, więc jest to bez sensu, jest to kompletnie bez sensu, no tylko, że to kwestia tutaj może nie samych tych flag bocznych, tylko po prostu kwestia odblokowania tej środkowej. Jeżeli ta środkowa będzie od początku możliwa do zajęcia, no to sytuacja się zmieni, bo zajmowanie tego środka będzie miało wtedy większy sens. Więc tutaj to może nie jest problem z mechaniką tych poszczególnych punktów, które musimy zajmować, tylko po prostu no, ze złym zaprojektowaniem mapy w tym kontekście. Myślę, że to jest raczej większy problem. No tutaj niestety moje jednostki nie chcą, odmawiają posłuszeństwa i nie chcą jechać na skrzydło. Biec na skrzydło właściwie, bo tutaj doszło do małego laga. Szarża też się nie odpaliła. O, dopiero teraz jest reakcja. No ale to się zdarza, to jest jakby, kurczę, no gramy na pingach chińskich, więc nic dziwnego. Więc tak, no problem z tymi flagami nie jest duży, wydaje mi się. To może być, ta mechanika może być. Czy była absolutnie niezbędna? Nie wiem. No to jest właśnie to pytanie o to, czy stara mechanika rozgrywki była tak zła, że trzeba ją było zmieniać tak drastycznie. Wydaje mi się, że nie.
No ale okej, jak już zmienili, to niech te flagi będą, ale te respy są moim zdaniem kompletnie idiotyczne i no, usuwają wiele bardzo ciekawych elementów, które arena jednak posiadała. Niestety. Oczywiście w pewnym sensie respy naprawiają też pewne problemy. No, problem był na przykład przy graniu łucznikami. Bardzo często w starej arenie nikt tych łuczników nie bronił i ginęło się często gęsto po prostu od jakiejś szarży kawalerii, bo nie dało się rady obronić. Oczywiście no, można było się rozdzielać, uciekać oddziałami, stracić jeden, dwa dalej by żyły i tak dalej, więc to jakby było wykonalne. Dało się niekiedy uniknąć tej szarży kawalerii, ale jednak bardzo często, na przykład jeżeli Salernum to była chyba mapa, to miasto, które było z boku, tam nie było gdzie tymi łucznikami uciekać, więc jeżeli ktoś się wbił na plecy i piechota nie miała ochoty cię zupełnie bronić, no to się ginęło. Tutaj respy troszeczkę to ratują, bo jeżeli zginiesz w taki sposób, no to jednak mimo wszystko zrespisz się zaraz i grasz dalej. Chyba, że... No dobra, nie będę na razie o tym mówił, bo to zobaczycie w trzeciej bitwie. To zobaczycie w trzeciej bitwie, to będzie. Ciekawe, czy ktoś na to wpadł w ogóle przede mną. Przypuszczam, że tak, bo no, ciężko jest na to nie wpaść, naprawdę. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś z was na przykład miał wcześniej taki pomysł i próbował go wykorzystać. Ale dobra, do rzeczy. No, czyli to teoretycznie jest jakby jakieś rozwiązanie. No, tylko że arena tak naprawdę miała pewną mechanikę, która umożliwiała jakby jakoś uniknięcie tego, znaczy w sumie nie uniknięcie, tylko zniwelowanie tego bólu po głupiej śmierci, na przykład łucznikami. No po prostu wychodziło się z gry i się zaczynało kolejną. No i tyle. To mechanika no, po prostu z World of Tanks właściwie zaczerpnięta. Jeżeli się straciło czołg, to nie trzeba było oglądać bitwy do końca i patrzeć, jak tam ci gracze grają, tylko się wychodziło z bitwy, zaczynało kolejną innym czołgiem i tyle. I moim zdaniem ta mechanika no, działała naprawdę bardzo w porządku. Można było grać ryzykownie, można było grać nieryzykownie i ostrożnie. Dowolnie, jak kto wolał. Jeżeli ktoś grał ryzykownie, to mógł zrobić bardzo szybko, na przykład kawalerią, zrobić bardzo szybko, bardzo dużo punktów, zginąć. Trudno, no, wychodził z gry, zaczynał kolejną, ale zrobił sporo punktów, zrobił jakąś robotę. Zabił na przykład łuczników, albo nawet dwóch graczy na łukach zabił, albo zabił jednego gracza na łukach i komuś tam wjechał na plecy, no ale niestety zginął. Zagrał ryzykownie, ale no, wychodzi, zaczyna kolejną rozgrywkę. To była bardzo fajna mechanika, która, no właśnie co się dzieje na respie. Zrespił się oszczepy, kawaleria dojechała, więc ten resp tak naprawdę oszczepom za dużo nie pomógł. One zginęły i teraz... Właśnie, to jest kolejny problem, ale o tym za chwilę sobie powiemy. No i właśnie, problem pojawiał się, jeżeli się grało z kimś. W cztery osoby na przykład. I straciło się bardzo szybko kawalerię, to trzeba było na resztę drużyny jednak czekać. Chociaż to też w sumie teoretycznie nie było konieczne, bo można było równie dobrze wyjść, zagrać sobie samemu i... No i po prostu jak koledzy skończą, to razem się znowu zbieracie i gracie kolejno wspólnie. No i tyle, i tyle. Myślę też, że respawny bardzo tutaj ograniczają elementy kooperacyjne. Bo jeżeli zginie jeden gracz, to on się automatycznie respi po drugiej stronie mapy, no już sobie biega tak naprawdę sam. Już pomijam fakt oczywiście, że te chorągiewki narzucają, gdzie tak naprawdę musimy walczyć, więc no to też jest w pewnym sensie problematyczne, bo automatycznie zmniejsza się obszar tego pola działania, bo no, środek na mapie Capitol jest bez sensu zajmować środek, tam w ogóle nikt tych chorągiewek tego oka nie zajmuje, przynajmniej na tych niższych tierach, na wyższych może ktoś tam będzie coś tam zajmował, ale na razie mało kto jest na wyższych tierach, bo to są oczywiście początki testów, więc powiedzmy sobie szczerze, mało kto jest na wyższych tierach, ale no właśnie. Siłą rzeczy jakby rozgrywka narzuca nam, co mamy robić, więc no nie ma już takiej dowolności, jeżeli chodzi o podejmowane działania wspólne z grupą. No to wszystko się staje takie strasznie jednolite. Cały czas to samo, w kółko to samo, po prostu biegasz i przepychasz. No wydaje mi się, że jeżeli chodzi o właśnie tą dowolność, o wybór, jaki mieli gracze, jak grać, no to stara arena stała na zdecydowanie wyższym poziomie. Tutaj jednak wiele rzeczy jest narzuconych. Również przez to respienie się, no bo to sprawia, że automatycznie nas przerzuca w zupełnie inne miejsce, no i musimy robić zupełnie coś innego, oderwanie od naszych towarzyszy, choć nie zawsze zapewne, ale bardzo często tak właśnie będzie. Nie wiem, no to może trochę się za bardzo czepiam, powiem szczerze, może nie grałem za dużo, powiem szczerze, grupowo, więc kto wie, może to wcale nie jest aż taki duży problem, ale jednak w dalszym ciągu, no nie wiem. Ja pamiętam w starej arenie bardzo dużą przyjemność mi sprawiało ninja kapowanie z ekipą, jak się wbijało we trzech, biegło się gdzieś lasem i robiło ninja kap. No w tym momencie jest to niewykonalne.
Właśnie, na czym polega tutaj współpraca drużynowa tak naprawdę? No, jeżeli dochodzi do dwóch dużych blobów na skrzydłach, no to na czym tu polega współpraca tak naprawdę? Gramy bardziej obok siebie, a nie ze sobą. No bo wcześniej rzeczywiście no, to miało sens. Było dwóch graczy na kawalerii, no to okej. Okay. Jedziemy, zrobimy, spróbujemy Ninja Cupa zrobić, a wy tam zajmijcie tych gości i spróbujemy ich jakoś w ten sposób zająć. No okej, okay, to działało. Ewentualnie z Artą, no w dalszym... Tylko, że no, obrona Arty znowu nie ma sensu, więc no... Ponownie odchodzą te elementy związane ze współpracą drużynową. No, obrona Arty nie ma sensu. Nie ma sensu stać bronić Arty, no bo są respawny, które mają to robić. Które to robią tak naprawdę. Ale dobra, zostawmy to. Teraz zobaczcie, jakie mogą się tworzyć patologiczne sytuacje właśnie ze względu na te respy. Czy ktoś w ogóle wpadł z was na pomysł, że można kampić respawny, na przykład falangą, obstawić respawn, czekać aż się będą respić ludzie i mordować ich? Nie wiem, czy ktoś z was na to wpadł. Mi no, przyszło to dosyć szybko do głowy. No, w FPS-ach oczywiście jest ten element, który... No, kampienie respawnów to jest najgorsza rzecz chyba, jaka może być w grach typu FPS, w strzelankach. To jest chyba największy koszmar tak naprawdę, jeżeli się ginie na respie. No właśnie. Czy da się to zrobić w Total War Arena? Na tej mapie środek jest zazwyczaj wolny. Wszyscy blobują się na skrzydłach. Nic dziwnego, bo ten punkt, jak widzieliście, ten punkt C ma taką kłódeczkę, on jest zablokowany. Za 2 minuty dopiero się odblokuje, więc biegnięcie jakby środkiem nie ma większego sensu. Wszyscy wychodzą z takiego założenia i to jest założenie jak najbardziej prawidłowe. Nie ma sensu bronić tego środka. Lepiej się skupić całą naszą siłę, skupić na skrzydłach i próbować jakoś przepchnąć te skrzydła. Więc ja stwierdziłem, ok, pobiegnę sobie na respa, stanę na respie. Oczywiście tutaj kolejna sprawa, to nie jest falanga. To nie jest falanga, to są hoplici kartagińscy, więc to są najsłabsi hoplici w grze. No, greccy hoplici, jeżeli chodzi o blokowanie, w sensie blokowanie przestrzeni, oni są zdecydowanie mocniejsi. Kartagińscy hoplici są bardzo szybcy, oni się w falandze bardzo szybko poruszają, ale nie są jakoś super skuteczni, jeżeli chodzi o blokowanie terenu. Inna sprawa, że jak zablokuję jednego respa, to równie dobrze wszyscy się mogą respić w innym miejscu, no ja będę stał jak głupek i czekał na nic. I tak mi się zdarzyło, bo próbowałem tą taktykę zrobić kilka razy i tak mi się właśnie zdarzyło. Ale są 3 respy po stronie czerwonych aktualnie na tej mapie. 2 graczy jest w stanie te 3 respy falangą zablokować całkowicie. Rozstawiamy się w taki trójkąt, jak tylko się ktoś respi, pchamy do przodu. I można spokojnie falangą to zablokować. Czyli jeżeli 2 graczy ma 3 falangi, to oni są w stanie wszystkie 3 respy zablokować, jeżeli przejdą środkiem. Oczywiście, jeżeli blokujemy respy, to automatycznie no nie ma nas na skrzydłach, nie pomaga nam na skrzydłach, ale to nie jest potrzebne ze względu na jakby skalę jakby blobów, które się tworzą i tak na tych skrzydłach, na tej mapie. Ja cały czas mówię tylko o tej mapie, bo gramy tylko na tej mapie. Na innych mapach może to jest niewykonalne, może to lepiej działa. Okej, już oczywiście się rozstawiam dookoła respawnu. Tu jeszcze ten kwadracik jeszcze z jednej strony blokuje budynek. Ale to nie problem, naprawdę. Jeżeli się respisz, to respisz się oddziałami na kupie. Nie tak, że one są porozrzucane po tym kwadraciku, tylko wszystko stoi na kupie w jednym miejscu. Więc tak naprawdę, właśnie, teraz to robię. Można nawet 2 oddziałami spokojnie zablokować ten konkretny respawn. 2 falangami rozciągniętymi na maksa spokojnie można to zablokować. Okej, okay, zobaczmy, co się będzie działo. Ja tutaj sobie oglądam mapę. Właśnie, no, na skrzydłach się i tak na tyle tworzą duże bloby, że ja tam nie jestem potrzebny, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli jeden gracz zniknie, czy tam 2 graczy zniknie z tych skrzydeł, to nie ma większego znaczenia. Oni sobie i tak drużyna jest sobie w stanie poradzić bez większego problemu. Zazwyczaj, oczywiście to jeszcze zależy od składu. No, jeżeli przeciwnik będzie miał zdecydowanie więcej łuczników czy oszczepów, no to wtedy już ta dysproporcja może być widoczna. Ale generalnie, jeżeli to będzie w większości piechota, tak jak jest teraz, no to nie, to nie będzie widoczne. Czy będzie jeden gracz więcej, czy będzie jeden gracz mniej. W tych blobach nie ma to większego znaczenia. No i czekam na respawn. Jestem sam, więc to jest troszeczkę... Właśnie, i to jest kolejna sprawa, która mi się rzuciła w oczy. Jeżeli, nawet jeżeli się przebijecie, nie robimy kampienia respawnów, tylko gramy normalnie. Jeżeli się przebijecie, to tak naprawdę zamiast zajmować tych punktów na skrzydłach, tego punktu E, lepiej jest obstawić, skampić na respawnie i nabijać sobie punkty, po prostu. Nie opłaca się zajmować zwyczajnie tych flag, tylko zająć respawny, kampić na respawnach i robić punkty. To jest bez sensu, ale no niestety tak to zostało zaprojektowane aktualnie. Oczywiście wiem, że to są testy, ale właśnie też pojawiały się głosy, nie jakoś super często, ale pojawiały się, że no dajmy jeszcze, o jest, mamy, najgorszy oddział się zrespił, jaki się mógł zrespić, czyli wrodzy hoplici. I to chyba greccy hoplici, jeżeli dobrze mi się wydaje.
Ale nie wiem, czy ja to sprawdzałem. W każdym razie już są w tym momencie otoczeni. Już zadaję maksymalne obrażenia, jakie mogę. Najgorszy oddział się z respi. Jeżeli to by były łuki, jeżeli to by były oszczepy, cokolwiek, to by zginęło w trybie natychmiastowym. Oczywiście, no, tak jak mówię, lepszym do kampienia respawnów, lepszym oddziałem jest na przykład falanga lub greccy hoplici. No ale mamy co mamy i to i tak się udaje i to bardzo skutecznie. Zresztą widzicie, poziom ten sam, trzeci poziom na oddziałach, no ale przeciwnik został natychmiast otoczony i został wymordowany praktycznie do zera. Tak, i tu się zrespił się tutaj jeszcze jeden oddział. Jak widzicie, są miecze w tym momencie i one giną natychmiast, one giną od razu. W ogóle bez chwili, dosłownie wytchnienia, giną natychmiast. Nawet zapewne tego nie zauważyliście, ale tutaj jest dwóch graczy już w tym momencie. Zmasakrowałem dwóch graczy. No właśnie, jeden z moich oddziałów się załamał ostatecznie. Morale już w tym momencie mu wróciło. Teraz się jeszcze tutaj pojawili łucznicy. No i łucznicy popełnili błąd, bo zajęli ten punkt. Trzeba było tego punktu nie zajmować, czekać, aż się reszta graczy zrespi. I tyle. To wszystko. I więcej punktów jeszcze byśmy sobie tutaj... Jeszcze oszczepy się zrespiły z tego, co widziałem. Ja nie wiem, tak naprawdę... No, już wskoczyłem na trzecie miejsce, mimo że od początku gry nic nie robiłem. No i jakby... Respawny mają sprawić to, że gracze, którzy szybko zginą, żeby mogli wrócić do gry. Jak widzicie, nie mogą mimo wszystko. Problem w tym, że o ile w starej arenie mogli po prostu wyjść z gry i zacząć kolejną, to tutaj też nie mogą tego zrobić, więc muszą po prostu męczyć się z gościami, którzy kampią na respawnach. Wiem, że to jest patologia, wiem, że to jest głupie, ale no to jest możliwe, więc no dlaczego tego nie robić, skoro to umożliwia tak naprawdę zwycięstwo? No, oni, tutaj dwóch, trzech graczy się zrespiło, oni naprawdę mogliby sporo wnieść. Ja jestem w tym momencie obity, ale żyję. Wracam się, pierwsze co robię, to wracam się oczywiście na strefę leczenia. To jest kolejny element, który, znaczy, podoba mi się element z leczeniem. Tego brakowało moim zdaniem w starej arenie, rzeczywiście to by się bardzo przydało, ale to jest źle troszeczkę zrobione. That spawn camp, doł. Niestety to sami Chińczycy chyba. Nie, to jest ktoś, kto ma łacińskie jakby litery. I zająłem drugie miejsce, mam najwięcej obrażeń w drużynie. Idę się wyleczyć oczywiście. Właśnie, jeżeli chodzi o to leczenie, to ono działa troszeczkę zbyt szybko. No, jeżeli walczymy, bronimy punktu E, to wycofanie się na tą strefę leczenia i wrócenie na punkt E to jest dosłownie chwila, moment. I to tak można robić falami. Broni się jeden oddział, dwa. Jeden się cofa i się leczy. I wraca ten oddział, wycofuje się kolejny i się leczy. W przypadku hoplitów jest to bardzo łatwe do zrobienia, bo hoplici są wyporni po prostu. Gorzej jest oczywiście z jakimiś tam łukami, oszczepami, bo one giną niekiedy bardzo szybko po prostu. No i cała armia jest full HP. Nabiła pierwszą belkę. No tutaj przeciwnik będzie próbował odbijać. Ale tak naprawdę w tym momencie wydaje mi się, gdyby jeszcze drugi raz był skampiony na D, na punkcie D, to już by było, to byłby koniec totalny. To byłby koniec totalny. Pomyślcie sobie teraz na przykład, bo to jest tylko jeden przykład, czyli blokowanie falangą lub hoplitami. Albo na przykład oszczepy. Jeżeli staną oszczepy na respie, powiedzmy dwóch graczy, jeden weźmie, no nie wiem, hoplitów, drugi falangę. I każdy resp obstawić jednym oddziałem oszczepów i falangą albo hoplitami. Respi się ktoś i automatycznie dostaje salwę z oszczepów na twarz we wszystkie oddziały, bo one są zblobowane. Opcjonalnie lekarta na przykład. Lekarta na kampienie takiego respu. Co sądzicie? Jaki oddział byłby lepszy do kampienia respawnów? Lekarta czy oszczepy? Jeszcze kolejna kwestia, na przykład Vercingetorix i jego podpalenie. Podjeżdżasz kawalerią, rzucasz nawet nie kawalerią, piechotą, sierpami chyba byłoby lepiej podbić, bo one rzucają więcej tych podpalaczy. Rzucasz podpalenie, jak widzisz, że walka się już rozwinie, rzucasz podpalenie, ktoś się respi centralnie w ogóle. No i co? I w czym pomagają te respawny? Tak naprawdę gracz, który się zrespi, jest jeszcze bardziej wkurzony, bo przeciwnik nabija na nim expa, tak naprawdę. No, wniosek jest jeden, że lepiej jest jednak nie ginąć, niż się respić. No ale to po cholerę są te respawny po prostu, no. No. Nie wiem, może przesadzam, ale wydaje mi się, że nie, tylko ja jakby krytykuję to rozwiązanie. Ale to nawet nie o to chodzi, że można kampić te respawny. To jest jakby... Taka strategia trochę, jak to Angole mówią, cheesy, więc no mało kto to stosuje. Na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek to stosował. Nie wiem, czy ktoś z was wpadł na to i próbowaliście może takiej strategii.
Ale da się, da się. No, mam 700 ileś tam damage'a, nie wiem, o to chińskie znaczki, niewiele wiem, co to oznacza. Ale jestem na drugim miejscu, mam najwięcej obrażeń w całej drużynie zrobionych. No i ja się tam za chwilę wyłączę falangę, zablokowałem przeciwnika, drugą belkę wbiłem, jeżeli chodzi o expa, wyłączam falangę, wycofuję się na leczenie. Moi sojusznicy obstawią tutaj tą flankę, ja się wycofam na leczenie, podbiję jednostki, wrócę i znowu będę blokował. No i przeciwnik nie jest w stanie odbić tego punktu. Nie jest w stanie odbić tego punktu. Co by nie robili, co by nie mieli w tej armii, to naprawdę nie są w stanie odbić tego punktu. No i tyle. No i gdzie tu jest jakaś głębia strategiczna? No powiedzmy sobie szczerze, gdzie? Znaczy, podoba mi się ogólnie, jeżeli chodzi o te respawny, tak no, narzekam i pokazuję przede wszystkim wady, ale podoba mi się jakby filozofia, która za tym idzie, czyli że docierają posiłki na pole bitwy, coś w tym stylu, ale moim zdaniem no powinno być to rozwiązane tak, jak było zrobione w Conqueror's Blade bodajże. Czyli wybierasz sobie różne oddziały, tam powiedzmy 9 różnych jednostek, powiedzmy tylko z Grecji, jakiegoś jednego dowódcy i 9 różnych jednostek. I jak się respisz, no to respią ci się, no powiedzmy możesz sobie wziąć, ok, 3 oddziały łuczników, 3 oddziały hobbitów i 3 oddziały kawalerii. I jak się respisz, to wybierasz sobie, który oddział chcesz sobie zrespić. Ale jak już jeden oddział zginie, no to ginie na amen. Czyli że już nie możesz go sobie odrespić ponownie. I to by było takie bardziej realistyczne, rzeczywiście te posiłki docierają. Plus, jeszcze fajna sprawa była, to myślę, że, zresztą mówiłem o tym przy okazji poprzedniego odcinka z Areny. Plus to dodawałoby jakieś dodatkowe elementy strategiczne, że skoro okej, widzisz, że przeciwnik ma dużo łuczników, no to, to jakby szybko idziesz zginąć jakimiś hoplitami i wystawiasz sobie kawalerię, żeby ewentualnie tych łuczników skontrować. Przynajmniej w teorii wydaje mi się, że to mogłoby działać naprawdę fajnie. No, trzeba by to oczywiście testować, sprawdzać. Trudno powiedzieć, jak to. Może by się okazało, że jest bez sensu, no to wtedy trzeba by wywalić i tyle, i po prostu wrócić do starego, dobrego rozwiązania, że żadnych respawnów, żadnych tam posiłków, tylko po prostu normalnie gramy i tyle. Ale ja bym coś takiego spróbował. Chętnie bym zobaczył, jakby takie testowanie tego typu rozwiązań się pojawiło. Przeciwnik się praktycznie przebił tutaj jednak. Ale no, praktycznie, no już jesteśmy, mamy na tyle dużą przewagę na niebieskim pasku, że to przebicie się nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ja się tutaj wycofuję, no i tak jest na tyle obity, że wiadomo. No ale jak widzicie, respiące się oszczepy to jest największy problem. Bo respiąca się piechota to jeszcze tam jako tako, ale oszczepy są zabójcze, więc no granie agresywne oszczepami się bardzo opłaca po prostu. Granie ryzykowne, granie agresywne. No tyle z mojej strony, powiem szczerze. Nie wiem, co wy sądzicie o tych respach. W sumie to Winget natchnął mnie do tego, żebym nagrał ten odcinek, bo miałem tego tematu w ogóle nie ruszać. Bo no, ja uważam, że to jest bez sensu i to jest dla mnie tak oczywiste, że to jest bez sensu, że no po prostu no, nie ma sensu o tym mówić. No ale może lepiej jednak powiedzieć, że Winget stwierdził, że może ktoś to usłyszył po prostu, jak ja nagram na ten temat odcinek, bo jednak no, ludzi, którzy na YouTubie arenę nagrywają, nie jest zbyt wielu. Więc może ktoś to rzeczywiście usłyszy. No moim zdaniem jest to rzeczywiście słabe rozwiązanie i warto byłoby no, to zmienić jakoś tak mocno. No wyszedł teraz kolejny update i te respy się nie zmieniły ani trochę, więc no ja nie wiem, czy twórcy będą mieli ochotę to zmieniać. To jest właśnie najgorszy problem, bo no, krytyka wydaje mi się, że była spora, ale żadnych decyzji, jak widać, na razie nie podjęto. Możliwe, że wydłużony został czas respawnów, nie wiem, co do tego nie wiem. Ale moim zdaniem no, jakieś kroki powinny być podejmowane dosłownie natychmiast, od razu, bez jakiegoś kombinowania, tylko jeżeli no ludzie rzeczywiście narzekają na jakiś element, a no chyba narzekają na to jednak, no to trzeba od razu podjąć decyzję, że zmieniamy to, nie będziemy tego cisnąć do ustranej śmierci, bo to będzie tak jak kurczę z tymi słoniami w Kartaginie, że naprawiali te słonie, balansowali te słonie przez kilka miesięcy i no właśnie. Trzeba od razu jakieś duże, radykalne zmiany podejmować i tyle, no tak mi się wydaje, bo takie bawienie się no to w dłuższej perspektywie czasu no, nie przyniesie jakichś większych korzyści. No i to może być oczywiście zgubne dla areny, czego byśmy nie chcieli. Czego byśmy nie chcieli. Tyle z mojej strony, to jest końcówka. Jeszcze spróbuję pokampić trochę respy, nagrać jakieś śmieszne rzeczy z tego. Może się ludzie przekonają, że to jest bez sensu. Też możecie próbować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem.